Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Fortuna Wiedzy. No i już wiem, wcześniej o poranku, ale zapraszam za to do wspólnej zabawy i już tak wcześnie macie szansę na wygrywanie pieniędzy, od czego więc zaczynamy. Uwaga, uwaga. Pierwsza zagadka na ekranie i naszym zadaniem jest znaleźć wszystkie pasujące fragmenty. Kto to zrobi jako pierwszy zabiera, uwaga, 500. Tak jest, zaczynamy grubo, bo ja chcę tutaj szybko wam rozdawać dzisiaj pieniądze, dlatego już stawka 500 do wygrania na początek, więc wy się już przyglądacie, porównujecie tutaj te elementy, a ja przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem, aby trafić na otwartą. Najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli dzielisz prawidłowej odpowiedzi tutaj na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Gazety Telewizji Polsat. Przypomniałam szybko tutaj wam zasady, bo równie szybko chcę usłyszeć odpowiedź. Kto już dopasował wszystkie fragmenty? Śmiało zapraszam. Dwie drogi do studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304. O wszystkich ważnych rzeczach wam już powiedziałam, no i teraz czekam na zwycięzcę. 500 do wygrania, pamiętajcie. 500 do zabrania już w tym momencie, więc jeżeli masz pomysł, na pewno warto spróbować. Kto jest spostrzegawczy? Aj, proszę, halo, halo. Dzień dobry. Wkrótce będziesz mógł... No nie wkrótce, teraz, słuchajcie, wkrótce to będzie po zagadce. Teraz chcę usłyszeć tutaj zwycięzcę, więc kto ma pomysł, wybiera numer telefonu. Jeżeli nie macie na myśli odpowiedzi, spróbujcie się jeszcze raz przyjrzeć. Warto mieć gotową odpowiedź, jak trafiamy tutaj do studia, bo szkoda tracić szansę. 500 do wygrania. Halo, halo. Dzień dobry. Halo? Jaka jest odpowiedź? 1, 2 i 4. Nie, niestety nie, to nie jest poprawna odpowiedź. No, a kto ma inną odpowiedź na myśli? Kto przyjrzał się uważnie i ma pomysł? Śmiało zapraszam tutaj do studia w tym momencie. Lepiej spróbować się przyjrzeć tej zagadce, nie zgadywać. No, można próbować zgadywać, ale po co? Przyjrzyjmy się uważnie, rozwiążmy tę zagadkę. 500 do zabrania to pieniądze, o które na pewno warto powalczyć. Tym bardziej, że ja bym chciała, żeby ta zagadka już jak najszybciej zniknęła z ekranu i żeby pojawiła się kolejna. No ale wszystko zależy od was. Kto z was zna odpowiedź, trafia do studia. Jak widać, nie ma z tym problemu. Pierwszą propozycję usłyszałam bardzo szybko. To co, z drugim telefonem rozwiązujemy zagadkę? Dwa sposoby, żeby trafić do studia. Gwiazdka 7304 to z komórek, z telefonów. Aj, proszę, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 4, 5, 6 i 7. Niedobrze, to nie jest poprawna odpowiedź, czekam dalej. Kto dopasował? Kto wie? Było parę telefonów, dobrze. No ale pytanie, kto sobie poradził z zagadką? Kto zabierze 500? Mam nadzieję, że to się bardzo szybko wydarzy. To co, jeszcze jeden rzut okiem na zagadkę i kto ma pomysł? Kto widzi? No jest spostrzegawczy, bo o to chodzi przy tej zagadce. No a za tę spostrzegawczość płacę 500. Uwaga, kto gotowy? Śmiało, śmiało, tu nie ma na co czekać. Kto czeka, no, musi się liczyć z tym, że ktoś inny może być szybszy, a byłoby szkoda. I halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, 3 pasuje? No nie, niedobrze, czekam w takim razie, to nie jest dobra odpowiedź, czekam na osobę, która udzieli mi dobrej odpowiedzi. 500 wciąż do zabrania. Halo, halo, może teraz, dzień dobry. Aj, szkoda, szkoda. Dobrze, kto... znajdzie wszystkie pasujące fragmenty, bo ze znalezieniem otwartej linii, a tym samym z trafieniem do studia, nie ma problemu. No, walczymy, walczymy dalej. Kto zna rozwiązanie, kto się przyjrzał zagadce, powinien zgłosić się po 500. I halo, halo, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 1, 3, 5, 6, 8. Nie, 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 to też nie jest poprawna odpowiedź. Czekam dalej w takim razie. Kto... halo, halo?
Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Aj, szkoda, szkoda, słuchajcie, nie rozłączamy się. To najgorsze z możliwych odpowiedzi, no jak już trafiacie i nie wiecie, to wówczas może akurat wtedy warto chociaż spróbować strzelić, bo odkładanie słuchawki, no szkoda, szkoda tracić szansę. 1500 zł do wygrania. Kto ma pomysł, kto wie, kto się przyjrzał zagadce i jeszcze nie sprawdził swojej odpowiedzi, w tym momencie może to zrobić, bo wciąż 1500 jest do zabrania. Kto gotowy? Gwiazdka 7304 to z komórki, z telefonu stacjonarnego 0704 304 304 i halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 4. No nie, niedobrze, to nie jest poprawna odpowiedź, czekam dalej. Kto wie? Halo, halo, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, 4531. Niedobrze, czekam dalej. Kto wie? Kto naprawi muszelkę? Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, 1, 2, 4, 6, 7. Nie, niedobrze, aj, znowu ten sygnał. No dobrze, słuchajcie, ja chcę już usłyszeć tutaj oklaski. 1500 do wygrania. Halo, halo, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Śmiało, jaka jest odpowiedź? Halo? Witam, jaka ósemka? Odpowiedź? Jak? Ósemka. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Czekam dalej. Kto? Komu się udało? Kto się przyjrzał zagadce i potrafi podać mi tutaj poprawną odpowiedź? No, jeżeli jeszcze nie spróbowałeś, to zapraszam. Jeszcze jest szansa, a za chwilę może być po zagadce, więc nie zwlekaj. Jeżeli udało ci się odnaleźć rozwiązanie, to zapraszam. 1500 do zabrania. Numery telefonów cały czas widoczne na ekranie. No, chyba nie muszę wam ich przypominać, bo słyszę tu telefon za telefonem. Pytanie, kto sobie poradził z zagadką, bo na taką osobę w tym momencie czekam. Kto gotowy, żeby zabrać 1500? Tak, na dzień dobry. Piątkowy poranek. No, myślę, że to bardzo miła sprawa. W weekend na pewno pieniądze się przydadzą, tym bardziej, że kolejny program dopiero w poniedziałek. 1500 do zabrania, uwaga. Kto ma pomysł? Słuchajcie, nie czekamy, nie czekamy. No bo czekając, odbieracie sobie szansę, szansę na pieniądze. Gwiazdka 7304 albo 0... Halo, halo, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oj nie, 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 nie. Za dużo, zdecydowanie, sporo za dużo. Kto się przyjrzał? Kto dopasował? Śmiało. Być może ktoś na co dzień lubi układać puzzle, no właśnie. Spostrzegawczość. To na pewno cecha, która się przy tej zagadce przydaje. No ale i refleks. Kto rozwiąże tę zagadkę, zabierze 1500. No i najwyższa pora, żeby się to wydarzyło. To co? Kto gotowy? Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. 2, 3, 5, 7 i 8. No nie, niedobrze, niedobrze. Znowu ten dźwięk. Kto poprawi? Jakieś drobne błędy zostały popełnione. Kto ma inny pomysł? O, być może ktoś, kto przysłuchuje się odpowiedziom, bo to na pewno jest dla nas spora wskazówka. Słyszymy, jakie odpowiedzi się tutaj pojawiają. No i możemy to skonfrontować z tym, co przyszło nam do głowy. No właśnie, i kto ma pomysł? Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 1, 2, 3 i 5. Nie, też nie. I słyszałam wahanie w głosie. Kto jest pewien swojej odpowiedzi? Może teraz, halo, halo? Dzień dobry, jaka tak, jest odpowiedź? Słucham. Proszę odpowiedź. Trójka. No niedobrze, niedobrze. A, pojawił się napis koniec zagadki. Słuchajcie, wcale mnie to nie dziwi. Powinniśmy tę zagadkę już zakończyć. 1500 do wygrania. Uwaga. Kto się przyjrzał uważnie, kto wie, kto widzi, zapraszam w tym momencie do studia. Zanim zagadka zniknie, powinieneś podać mi tutaj poprawną odpowiedź. No, uwaga. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 4. No nie. Niestety. Halo, halo. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 1, 2, 3, 4, 5, 7. No właśnie, nie. Halo, halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Śmiało, jaka jest odpowiedź? 3, 7 i 6.
Nie, niestety nie. Kto wie? Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Piątka. Mm-mm. Kto wie, kto się przyjrzał? Słuchajcie, jest już napis koniec zagadki. To oznacza, że musimy się naprawdę sprężyć. No i pojawił się zegar. Jedna minuta. No dobrze, czyli musimy rozwiązać zagadkę. Jeżeli nie, to ja pokazuję rozwiązanie, a pieniądze przechodzą na kolejną zagadkę. To co, gotowi? No to uwaga, czas. Start. Zegar tyka, niecała już minuta. Kto zna pomysł, kto ma pomysł, kto wie, kto dopasował odpowiednie elementy do muszelki. Zapraszam serdecznie w tym momencie do studia. Kończymy tę zagadkę. 40 parę sekund. Ja już tu jestem gotowa, żeby pokazać rozwiązanie. Mam nadzieję, że zdążę je usłyszeć. Kto wie? Gwiazdka 7304. Halo, halo. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 3, 4, 3, 5, 6. Nie, to niedobrze. Czekam dalej. Spieszymy się. Spieszymy się, bo szkoda czasu. Nam tutaj bardzo szybko biegnie. Ja już jestem prawie gotowa, żeby pokazać wam rozwiązanie. Kto jest gotowy, żeby mnie podać? Słuchajcie, kończymy zagadkę. Halo, halo. Tak. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 2, 6, 7. Nie, niedobrze. Czekam dalej. Jeszcze ktoś zdąży. Uwaga. Kto? Słuchajcie, sekundy, ale warto spróbować wybrać numer telefonu, jeżeli udało ci się odnaleźć rozwiązanie. Póki jeszcze widzisz zagadkę. Uwaga. I? Uwaga. Słuchajcie, nie czekamy. I? No, ostatnia osoba. Zera na zegarze, więc jeżeli w tym momencie wybierzesz numer, poczekam jeszcze tę sekundkę. I uwaga, kto wie? Słuchajcie, nie czekamy. Kto? Ostatnia osoba w sprawie tej zagadki. Ja już jestem gotowa, żeby pokazać rozwiązanie. Ale może ktoś z was tę zagadkę rozwiąże. Halo, halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 3 i 5. No nie, niestety nie. Słuchajcie, pokazuję rozwiązanie. Jeszcze dwóch elementów zabrakło. 2 i 5 tak, ale jeszcze 3 i 6. To była poprawna odpowiedź, poprawne rozwiązanie. Dobrze, szkoda, że zagadka nie została rozwiązana, ale pieniądze przychodzą na kolejną zagadkę, więc jeżeli nie udało ci się sprawdzić przy okazji poprzedniej zagadki, to masz szansę w tym momencie. Uwaga, zapraszam serdecznie. Co tutaj widzimy? 9 literek i z tych 9 literek układamy słowo. Kto okaże się najszybszy, zapraszam. I wiecie co? Ponieważ wiem, co będzie następne, a następna zagadka będzie naprawdę trudna, niech będzie tak, że to będzie ostatnia szansa na łatwe pieniądze, ale duże pieniądze. Co wy na to? Niech będzie 1000 zł. 1000 zł do wygrania za co? Za słowo. Za słowo 9-literowe. Pomieszane te literki. Kto potrafi je w jak najszybszym tempie ułożyć w odpowiedniej kolejności tak, żeby utworzyły słowo. 1000 zł za jedno słowo. Tak jest. Wyjątkowa okazja, ale to dlatego, że kolejna zagadka no, będzie naprawdę trudna. Dlatego już teraz chcę wam rozdać 1000 zł. No, słuchajcie, 1000 zł za jedno słowo, za jedno 9-literowe słowo płacę 1000 zł. Kto się czuje mocny w układaniu literek, powinien się w tym momencie wziąć za rozwiązanie zagadki. Nawet jeżeli nie czujesz się mocny, warto spróbować do wygrania aż 1000 zł za to jedno słowo. Może akurat ty okażesz się osobą, która najszybciej sobie poradzi z tą zagadką. Nie czekaj, aż inni ją rozwiążą. Zapraszam serdecznie do studia już w tym momencie. Kto pierwszy, ten lepszy. Ta zasada się sprawdza. Dużo dzisiaj telefonów. Teraz ktoś wygra 1000 zł, no bo nie spodziewam się złej odpowiedzi. Śmiało, zapraszam. Dwa sposoby, żeby trafić do studia. Gwiazdka. Aj, proszę, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Marchewka. Bardzo dobrze i pani wygrywa 1000 zł. Gratuluję serdecznie. No słuchajcie, udało się, oklaski oczywiście dla pani. Mówiłam, łatwe pieniądze. No a teraz będą trudne pieniądze. Uwaga. Premiera. Bo. No właśnie, czegoś takiego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w Polsce szukamy ludzkiej twarzy w ziarenkach kawy, ale jak widzicie, te obrazki znikają. No właśnie. Wielka premiera. Kto sobie poradzi? Nie jest łatwo, ponieważ wydaje wam się, że prawie znaleźliście tę twarz, a tu wszystko znika nagle.
No właśnie, i trzeba się przyglądać od nowa. W takim razie niech będzie 1500. I kto znajdzie ludzką twarz? W ruchomym obrazku. Przyglądamy się. Nie będziemy tego zatrzymywali. To jest nowość. No i ktoś musi sobie poradzić. To jest wyzwanie. 1500. I wydaje się, że już macie tę twarz, że coś tam gdzieś świta, a to wszystko znowu się, no właśnie, cyk, 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 zwija. No i jak tutaj się skoncentrować na zagadce, mimo wszystko, w jakiś sposób, no to skoncentrowanie trzeba znaleźć. Po raz pierwszy w Polsce ta zagadka. A sama jestem ciekawa, jak z nią będzie. Uprzedzałam lojalnie, żeby nie było. Przy okazji poprzedniej zagadki już informowałam. To były łatwe pieniądze. Oddałam 1000 zł za jedno 9-literowe słowo. No właśnie, to chyba uczciwie, prawda? Uprzedzałam, że kolejna gra będzie trudna. Wiedziałam, co będzie następne. No i dlatego zachęcałam, jeżeli ktoś miał ochotę na 1000 zł, mógł spróbować przy poprzedniej zagadce. A teraz? Teraz pewnie nikt nie zna rozwiązania. No, na razie jeszcze nie, ale może za chwilę komuś się uda. Na to liczę. Się przyglądam. A jak już uda mi się skoncentrować wzrok na jakimś szczególe, to mi się to wszystko z powrotem roluje i znika. No nie, denerwujące, naprawdę. Dobrze, może zrobimy tak. Niech będą 2000 zł. No i co teraz? 2000 zł. Po raz pierwszy w Polsce taka zagadka. Wszystko się rusza. To nie jest zagadka z gatunku tych, że można się przyglądać, mówiąc wprost, gapić się na nią i w końcu komuś coś zaświta. Nie, nie. Tutaj trzeba być naprawdę szybkim, bo ten obrazek jest pokazany dosłownie przez kilka sekund, a potem się zwija. No właśnie. Jak sobie z tym poradzić? Ja wiem, że zagadka jest trudna. Wiem, że to jest coś dla ambitnych osób. Ale wiecie co? Może jeśli ktoś czuje się nie po prostu ambitny, ale bardzo ambitny, ktoś chce być po prostu najlepszy, może ktoś z was. Czy jesteście w stanie znaleźć drugą twarz? To znaczy za jedną twarz oczywiście płacę 2000. Ale jeśli ktoś znajdzie dwie twarze, dostanie jeszcze więcej pieniędzy. Dwa i pół tysiąca złotych, jeżeli ktoś z was znajdzie dwie twarze. Obydwie.
może trochę przesadziliśmy. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś z was, no, czuje się naprawdę ambitny, chce pokazać innym i sobie też udowodnić, że jest rzeczywiście najlepszy, no to poproszę o dwie twarze. 2500 zł za dwie twarze, a za jedną 2000 zł. Tym osobom, które nie wiedzą, na czym polega zagadka, jeszcze raz wszystko spokojnie wytłumaczę. Uwaga! Widzicie dziesiątki, o ile nie setki, ziarenek kawy. Dwa z tych ziarenek to wcale nie są ziarenka kawy, tylko to są ludzkie twarze, tak naprawdę głowy, wmontowane w ten cały obrazek, sprytnie wmontowane. I macie pola od 1 do 20. Musicie mi podać jedno, to wersja ambitna, albo dwa, to wersja bardzo, bardzo ambitna. Jedno albo dwa pola, gdzie właśnie znajdują się ludzkie twarze. Kto da radę? Dobrze, niech będzie więcej pieniędzy. Ja jednak trochę się boję, że przesadziliśmy z tym ambitnym zadaniem. 2500 za jedną twarz, a za dwie, no, musi być więcej, prawda? Bo jest jeszcze trudniejsze zadanie. No to uwaga. Tak jest. 3000 zł. Skupiamy się. Powiem wam szczerze, że reżyser obawiał się przed programem. Z reguły jest tak, że ja to protestuję troszeczkę, jak widzę jakąś trudniejszą zagadkę. Reżyserka zawsze, no nie, może sobie poradzą. Tym razem nawet reżyser miał wątpliwości. Wiedział, że ktoś no, znajdzie jedną twarz, ale ta druga jest no, tak sprytnie przekręcona, że się reżyser obawiał, czy ktoś z was jest w stanie ją znaleźć. No ale nawet jeśli ktoś znajdzie jedną, to jest naprawdę niezłym osiągnięciem, bo tak jak mówiłam, wszystko się rusza. Nawet jeżeli ktoś z was znajdzie jedną, to i tak dostanie 2500 zł. Jedna czy dwie twarze? Ja się nie upieram przy dwóch. Nawet znaleźć jedną nie jest łatwo, bo wiecie, czasami gramy tę zagadkę. Ona i tak jest trudna sama w sobie, bo te twarze są bardzo dobrze wmontowane, sprytnie schowane. Tylko że tamte zagadki polegają na tym, że są cały czas, że możecie im się przyglądać cały czas na ekranie. A ta się, no właśnie, po prostu składa i ucieka. I wraca. No. I kto złapie, kto uchwyci ten moment, kiedy zagadka jest i spróbuje wówczas odszukać jedną twarz albo dwie. Jedna czy dwie? Jeśli ktoś nie widzi żadnej twarzy, no to trudno. Ja nie zapłacę, niestety. Uprzedzałam. Nie możecie mieć do mnie pretensji. Nawet do reżysera niekoniecznie, bo o ile zagadka jest trudna, no to w końcu daliśmy szansę.
wygrania w miarę łatwych pieniędzy przy okazji poprzedniej zagadki. 1000 złotych było za jedno słowo, za słowo marchewka. I pani zabrała te pieniądze. Te pieniądze idą w górę. Za jedną twarz 2800 zł, a za dwie 3200. Dwa tysiące osiemset albo 3200. Mam obawy, no bo zawsze ruchome zagadki są trudniejsze od tych statycznych, które cały czas są na ekranie. Tutaj po prostu nie ma szansy się przyjrzeć, skoncentrować, bo ta zagadka znika. O ile uda nam się jakiś moment wychwycić, złapać jakiś element, to nam się to po prostu zwija jak żaluzja. No właśnie, i co dalej? Musimy czekać, aż pojawi się znowu i zaczynać poszukiwania od początku. Można wygrać około 3000 zł. Prawie 3000 zł za jedną twarz i ponad 3000 za dwie twarze. Dobrze, właściwie wiecie co? Niech będzie nie jakieś tam prawie. Niech będą 3000 zł za jedną twarz. No i więcej za dwie twarze, tak adekwatnie. 3500. Czyli można wygrać 3000 albo ponad 3000. Tak czy inaczej, kwota jest bardzo wysoka. Po raz pierwszy w Polsce ta zagadka. Jeszcze nie była grana w żadnym programie. To znaczy, była grana w wersji takiej, że cały czas wszystko było widać. Tutaj, no właśnie, nigdy nie graliśmy w takiej wersji. Że to znika, po prostu się zwija. I musicie się wstrzelić w ten moment, w ciągu tych 3-4 sekund, kiedy widać tę zagadkę, kiedy jest na ekranie, o właśnie, musicie znaleźć twarz, albo najlepiej dwie, bo za chwilę, uwaga, patrzcie co się dzieje i... No właśnie, i po sprawie. Gdyby ktoś już znalazł jedną twarz, a może dwie, no nie jestem pewna, ale gdyby ktoś miał rozwiązanie, jakiekolwiek, to należy wybrać z telefonu komórkowego gwiazdka 7304, a ze stacjonarnego 0704 304 304. No ciekawa jestem, czy ktoś wybiera w ogóle te numery, no bo jeśli nie ma rozwiązania, no to... To się nie dziwię, że wszyscy tylko patrzą w telewizor i nie wybierają numeru, bo po co, skoro się nie zna rozwiązania? No, kto się skusi na te pieniądze i dobrze się przyjrzy?
Może jakaś pomoc? Może jakaś praca zespołowa? Może ktoś wam pomoże? Może razem sobie podzielicie na przykład na pół ten cały obrazek? Na przykład, dobrze, ja szukam pola, w polach od 1 do 10, a ty od 11 do 20. No i zobaczmy, kto znajdzie twarz i wtedy podzielicie się nagrodą. To też jest jakiś pomysł. Po raz pierwszy w Polsce. Ja wiem, że nikt nie ma patentu. Tak jak mówiłam, może to jest dobry pomysł. Praca zespołowa. Podzielcie sobie na pół ten cały obrazek, jeśli macie kogoś obok siebie. No i na przykład, ty się zajmij polami od 1 do 10, a ta druga osoba od 11 do 20. No i może ktoś znajdzie twarz, a najlepiej dwie. Ale już jedna twarz to są ogromne pieniądze, to są 3000 zł. Tym osobom, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, jeszcze raz tłumaczę. Widzicie ziarenka kawy. Dwa spośród tych ziarenek to są ludzkie głowy, sprytnie wmontowane, schowane. Musicie się przyglądać bardzo szybko, no bo widzicie, że zagadka znika. I za chwilę wraca. Oczywiście nic się nie zmienia, te twarze nadal tam są, no ale trzeba się dobrze przyjrzeć i bardzo szybko. Tak zwany szybki rzut okiem. No, wiem, że jest trudno, ale nie bądźcie przesadnie ambitni. Jedna twarz to też jest bardzo dobra nagroda. Nie warto czekać za długo. Czy możemy dać więcej pieniędzy? Pytam reżysera, bo wiem, że wy byście chcieli. Troszkę więcej, no tyle, ile możemy. Dobrze. 3500 zł za jedną twarz, a za dwie... 4000 zł. No to super, świetna oferta. No ale kto potrafi sobie poradzić z zagadką? No ale pojawił się zegar i ruszył. No cóż. Motywacja finansowa, ale jednocześnie jest presja czasu. 3,5 albo 4000 zł. Było dzisiaj mnóstwo telefonów w programie. Przed tą zagadką oddałam 1000 zł, co wydawało się bardzo dużą kwotą, ale przy takiej kwocie, jak oddaję teraz, wszystko blednie. 3,5 albo 4000 zł.
40 sekund. No, reżyser podwyższył nagrodę, ale z drugiej strony nie dziwię się, że chce, żeby ta zagadka została szybko rozwiązana. Nie wiemy, czy jest trudna, czy jest ekstremalnie trudna, bo tej zagadki jeszcze w Polsce nie było. Po raz pierwszy w Polsce macie ją okazję widzieć. Ruchoma zagadka tego typu. Sekundy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I nikt nie widzi nawet jednej twarzy, bo jeżeli macie jedną twarz, to nie szukajcie drugiej, bo po prostu może nie starczyć czasu. Pojawił się tam na ekranie napis koniec programu. Może nie za duży, ale jest. I o czymś świadczy. Więc... Sami wiecie, jak to jest. Ja muszę usłyszeć telefon. Nikt mi nie powie, że nagroda jest kiepska. Można wygrać 3,5 albo 4000 złotych. To jest ostatnie słowo reżysera i ostatnie chwile programu. Teraz trzeba spróbować. Za chwilę może być za późno, a byłoby szkoda. I uwaga, 10. 9. 8. 7. 6. 1 twarz. Też wystarczy, żeby się naprawdę wzbogacić. Pięć to połowa odliczenia. Cztery chwile. A przypominam, walczycie nie tylko o pieniądze, ale i o satysfakcję. Po raz pierwszy w Polsce ta zagadka. Kto ją rozwiąże, będzie mógł być z siebie dumny. Trzy chwile. Jest coraz mniej.
każdej chwili może zadzwonić telefon. Ten telefon w każdej chwili może zadzwonić. Musi. No i jedna chwila. Gwiazdka 7304 albo 0704 304 304. Ale ja wiem, że te numery pewnie zna się na pamięć. To nie chodzi o numery. To nie chodzi o to pytanie, które usłyszycie w słuchawce. To chodzi o zagadkę. Gdzie jest twarz? Jedna albo dwie. Jeśli wiecie, jeżeli wydaje wam się, że znaleźliście chociaż jedną twarz, może zapiszcie sobie rozwiązanie na kartce. Bo kiedy traficie do studia, to jest stres, podekscytowanie, a tutaj błyskawicznie trzeba podać odpowiedź. A gra toczy się o duże pieniądze. No, głupio byłoby podać złą odpowiedź. Teraz. Jedna albo dwie twarze. Kto nie jest pewien, lepiej niech nie próbuje, no bo ja tutaj chcę oddać pieniądze i chcę być zadowolona, chcę być szczęśliwa i chcę, żeby ktoś z was również był szczęśliwy z powodu takiej wygranej. No i z powodu rozwiązania takiej zagadki. Czy się udało? Nic już nie mówię. Jeszcze zagadka na ekranie, jeszcze jest szansa. Jeszcze telefon nie zadzwonił. Ale zaraz. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma pan na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, jedna czy dwie twarze? Dwie. Poproszę. Dzień... Krzysztof? Tak, proszę o numerki. Numer 13 i 19. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję, 4000 dla pana. Panie Krzysztofie, zostaje pan osobą, która pierwsza poradziła sobie w Polsce z naszą nową zagadką. Gratuluję serdecznie, a ja życzę wam miłego weekendu. Do widzenia, pa, pa.